Dzień dobry, ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam na nowy cykl na łamach Comparik 24 TV. Od dziś, w każde poniedziałkowe popołudnie, wspólnie będziemy przyglądać się obecnej sytuacji technicznej na notowaniach najpopularniejszych kryptowalut. Będziemy analizowali to, co dzieje się na notowaniach Bitcoina, notowaniach Ethereum, Ripple, Litecoina, Dasha i wielu, wielu innych kryptowalut. Partnerem naszych cotygodniowych spotkań została giełda CoinDeal, giełda z polskimi korzeniami, bo to w końcu giełda, która założona została przez trzech Polaków. Co najważniejsze, jest to jednak giełda, która w swojej ofercie posiada ponad 40 par kryptowalutowych, włączając w to najpopularniejsze coiny takie jak Bitcoin, Ethereum, Litecoin oraz waluty fiat, z którymi są one notowane, tak jak euro, dolar, funt, sterling, polski złoty, rubel czy koreański won. Wybór par bardzo duży, natomiast my na dziś przygotowaliśmy tutaj kilka najpopularniejszych i w ten sposób zaczniemy ten nasz cykl. Oczywiście spotkania odbywać się będą w każdy poniedziałek, tak więc jeżeli chcielibyście, abyśmy przeanalizowali dla Was jakieś konkretne projekty, możecie pisać to do nas, możecie zgłaszać to w komentarzach pod tym konkretnym odcinkiem, natomiast my bez zbędnej zwłoki przeciągania przechodzimy sobie do analizy Bitcoina, czyli najstarszej z kryptowalut, która poniekąd w chwili obecnej jest jedną z najsilniejszych kryptowalut na całym rynku. Bitcoin zyskuje nieprzerwanie od 8 sesji i to jest niewątpliwie pozytywna informacja dla wszystkich hodlerów i wszystkich tych, którzy są pozycjonowani pod wzrosty cen najstarszej z walut wirtualnych. Co ciekawe, jeszcze wczoraj wieczorem cena Bitcoina oscylowała w okolicy 11 tysięcy dolarów, czyli w okolicy lokalnego poziomu oporu wyznaczonego na podstawie dołków z 4-5 lipca bieżącego roku i później oczywiście mieliśmy tutaj retest pod koniec lipca, poziom był testowany jako opór. Mimo że w dniu wczorajszym również tam się zbliżyliśmy, no to tym razem żadna reakcja podażowa większa nam się tutaj jednak nie pojawiła. No i poniedziałkowy poranek przynosi niezwykle silną reakcję popytową. Ostatecznie cena Bitcoina przekroczyła 11 tysięcy dolarów. W chwili obecnej jest to wycena już na poziomie powyżej 11 600 dolarów. I analizując obecną sytuację na tym rynku, na pewno warto zwrócić uwagę, że kolejny techniczny opór, czyli teoretyczne miejsce, do którego cena Bitcoina mogłaby zmierzać w najbliższych dniach, to jest poziom 13 tysięcy dolarów. I tak naprawdę, jeżeli tylko w najbliższym czasie nie pojawi się żadna silna reakcja podażowa, która mogłaby zmienić to ogólne nastawienie rynku, która mogłaby zanegować dzisiejsze poranne wzrosty, to tak naprawdę wysoce prawdopodobne wydaje się, że w ciągu kolejnych dni cena Bitcoina dotrze właśnie w rejon 13 tysięcy dolarów. To jest najwyższy poziom od kilku czy kilkunastu miesięcy i dopiero jego trwałe pokonanie mogłoby nam otworzyć drogę do dalszych wzrostów, czy to w rejon 17 tysięcy, czy nawet w rejon poprzednich szczytów, czyli poziomów z grudnia 2017 roku, a więc okolic 20 tysięcy dolarów. Jakby nie patrzeć, ogólna sytuacja na rynku Bitcoina mniej więcej od połowy grudnia ubiegłego roku wygląda coraz bardziej prowzrostowo. Mamy bardzo ładną tendencję. Bitcoin zyskuje dość znacząco. Początkowo te wzrosty były dość niemrawe, bardzo spokojne. Natomiast od początku kwietnia bieżącego roku, od tego miejsca, faktycznie te wzrosty zaczęły przybierać na sile. W ostatnich tygodniach faktycznie obserwowaliśmy zdecydowane spowolnienie, pojawiły się jakieś reakcje podażowe, natomiast jakby na to nie spojrzeć, był to ruch, który dość mocno przypominał ruch horyzontalny, czyli konsolidację, a konsolidacja z czysto technicznego punktu widzenia jest formą korekty. Co za tym idzie, jeżeli jakiś rynek porusza się w trendzie horyzontalnym, to mamy większe prawdopodobieństwo, że z tego trendu, że z tej konsolidacji wybijemy później w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. Tu ten wcześniejszy impuls był zdecydowanie wzrostowy, korekta, konsolidacja i jeżeli wybijemy powyżej 13 tysięcy dolarów, to tak naprawdę droga do dalszych wzrostów na Bitcoinie dopiero zostanie otwarta, więc wydaje się tutaj bardzo optymistyczny ten rynek. Natomiast
Porównując sobie Bitcoina do różnych innych altcoinów, nawet jeżeli one zyskują również, to w stosunku do Bitcoina zostają daleko, daleko w tyle i o tym dzisiaj sobie powiemy troszeczkę więcej. Natomiast chciałem też zwrócić Państwa uwagę na obecną sytuację na notowaniach Ethereum. Ethereum wycenianego w euro, dlatego że Ethereum znalazło się w chwili obecnej w okolicy no, dość istotnego poziomu oporu. Na notowaniach z dolarem jest to zauważalne również, natomiast w przypadku notowań euro mamy tutaj poziom 210 euro. To jest strefa, która w przeszłości, najpierw w maju i w czerwcu bieżącego roku była testowana jako wsparcie. Pokonana została w połowie lipca bieżącego roku, dość szybko doszło do jej retestu. No i w chwili obecnej po raz kolejny notowania Ethereum dotarły w okolice tego oporu. Póki co nie pojawiła się tutaj jeszcze żadna większa reakcja podażowa, a co za tym idzie, istnieją realne szanse, że poziom ten zostanie pokonany. Gdyby tak się stało, gdyby tylko cena Ethereum przekroczyła barierę 210 euro, no to moglibyśmy docelowo spodziewać się nawet wzrostu w rejon 245 bądź nawet 291 euro i to byłyby zasięgi jak najbardziej realne. Warto pamiętać o tym jednak, że dzień się jeszcze nie skończył i analizowanie świecy dziennej, no w chwili, kiedy jeszcze zostaje kilkanaście godzin do jej zamknięcia, nie jest najlepszym pomysłem, więc na pewno cena Ethereum znajduje się w okolicy niezwykle interesującego poziomu, ale nie możemy jeszcze jednoznacznie stwierdzić, że ten poziom zostanie pokonany. Wciąż znajdujemy się troszeczkę poniżej i wciąż istnieje ryzyko pojawienia się tutaj presji podażowej. Gdyby taka presja faktycznie nam się tutaj pojawiła, to potencjalne spadki na notowaniach Ethereum mogłyby sięgnąć albo okolic poprzednich dołków, czyli rejonu 179-180 euro, albo nawet 160 euro, czyli poziomu, który no tak naprawdę od kwietnia do połowy maja bieżącego roku był testowany jako opór, więc mimo, że znajdujemy się w okolicy technicznego oporu, to jeszcze tutaj wiele musi się wydarzyć. Należałoby poczekać na jakąś konkretną reakcję, ale poziom jak najbardziej jest interesujący. I teraz porównując to, że w chwili obecnej obserwujemy wzrosty cen Bitcoina i obserwujemy też wzrosty cen Ethereum, warto zastanowić się, który z tych projektów, która z tych kryptowalut zyskuje bardziej. I tutaj chcąc, nie chcąc, należy zestawić ze sobą Bitcoina do Ethereum, czy Ethereum do Bitcoina, no i zauważymy, że faktycznie Bitcoin umacnia się i to dość znacząco i to nie tylko w stosunku do Ethereum, ale o czym powiemy sobie za chwileczkę, również w stosunku do innych altcoinów, więc mimo, że popularne projekty faktycznie zyskują na wartości, to w relacji do Bitcoina jednak ich wartość maleje. Tutaj mamy notowania Ethereum do Bitcoina. Zauważymy, że w wyniku ostatnich spadków cena tej pary kryptowalutowej osunęła się poniżej barierę 0,0246. Dokładnie miało to miejsce w pierwszej połowie lipca bieżącego roku. Później chwilowa konsolidacja, natomiast od pewnego czasu, od kilku dni, znów obserwujemy tutaj bardzo silne spadki i co ciekawe, są to spadki, które trwają dokładnie tak długo, jak trwają ostatnie wzrosty na Bitcoinach. Mamy 8 sesji z rzędu spadków, na Bitcoinie mieliśmy 8 sesji wzrostów z rzędu, więc wydawać by się mogło, że w tym konkretnym zestawieniu to cena Bitcoina odgrywa kluczową rolę, Ethereum poniekąd pozostaje bezsilne i poddaje się temu, co tworzy Bitcoin. Biorąc pod uwagę to i uwzględniając obecną sytuację na Bitcoinie, gdzie jednak bardziej prawdopodobne wydaje się możliwe umocnienie jeszcze przynajmniej w rejon 13 tysięcy dolarów, to niewiele wskazuje, żebyśmy w najbliższym czasie mogli spodziewać się pojawienia jakiejś większej reakcji popytowej, żeby notowania Ethereum mogły zacząć odbijać i zyskiwać względem Bitcoina. Raczej ta tendencja spadkowa będzie kontynuowana, przynajmniej w najbliższym czasie. Jest jednak pewien problem, gdyż niezwykle ciężko będzie już w tym momencie określić niższe poziomy, poziomy, które moglibyśmy nazwać poziomami wsparcia, poziomy, które były testowane na przestrzeni ostatnich kilku czy kilkunastu miesięcy. Tutaj widzimy, że rynek znalazł się na najniższym poziomie od bardzo, bardzo dawna, no i wyznaczenie kolejnych poziomów będzie niezwykle trudne, więc najprostszym i chyba najlepszym, co możemy zrobić, będzie po prostu uważne obserwowanie tego, co będzie się
na tej parze walutowej, kryptowalutowej działo. Przejdźmy dalej. Dalej do notowań XRP, czyli notowań Ripple, które również uległy dość silnej presji podażowej. W tym konkretnym przypadku spadki nie trwają 8 dni. Dzisiaj mamy dopiero 6. sesję, co oznacza, że jeszcze początkowo notowania Ripple stawiały pewien opór wzrostom Bitcoina, natomiast od 6 dni już uległy. I tak naprawdę dość przełomowy moment może nastąpić dziś. Dziś obserwujemy spadki, zresztą dość znaczące spadki i właśnie w wyniku tych spadków rynek osunął się do najniższego poziomu od wielu, wielu miesięcy. Tutaj te notowania bardzo, bardzo dawno nie były na takich poziomach, ale chciałem zwrócić uwagę na jeszcze inny poziom. Chciałem zwrócić uwagę na poziom 4100 Satoshi. To jest poziom, który pokonany został już jakiś czas temu, bo on pokonany został 25 czerwca bieżącego roku. Natomiast jest to poziom, który w przeszłości był wielokrotnie testowany jako poziom wsparcia. Za każdym razem w jego okolicy pojawiała nam się tutaj jakaś większa reakcja popytowa. Natomiast po pokonaniu mieliśmy niewielką korektę, tylko retest tego poziomu, pojawienie się reakcji podażowej i znowu mamy impuls spadkowy, korekta wzrostowa. Jak sobie to przybliżymy wszystko, to zauważymy, że te ostatnie wzrosty również nie zakończyły się w jakimś nieokreślonym miejscu, tylko one faktycznie zakończyły się w okolicy 3360 Satoshi mniej więcej, czyli ostatnio pokonanym poziomie wsparcia. Tu poziom był testowany jako wsparcie, wybity, korekta, retest od drugiej strony jako opór i znów reakcja podażowa. I na notowaniach pary Ripple do Bitcoina jesteśmy w stanie zauważyć bardzo ładne tendencje. Impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta i obecny ruch, biorąc pod uwagę jego dynamikę, biorąc pod uwagę, że jest to tendencja, która trwa 6 sesji z rzędu, też przypomina bardziej formę impulsu, a co za tym idzie i w najbliższych dniach i w najbliższym czasie moglibyśmy spodziewać się, że notowania Ripple będą tracić na wartości, przynajmniej wyceniane względem Bitcoina. Chociaż jeżeli spojrzelibyśmy sobie na notowania Ripple wyceniane do dolara amerykańskiego, to tam również zbyt wielu powodów do optymizmu nie ma. Tam także ta cena w chwili obecnej porusza się co prawda w trendzie horyzontalnym, mamy taki ruch boczny, natomiast jest zauważalna dość znacząca presja podażowa, co za tym idzie notowania Ripple i tak w stosunku do dolara również mogłyby w najbliższym czasie jeszcze się osunąć, a to tylko mogłoby wpłynąć na zwiększenie dynamiki spadku w relacji do silnego i wciąż umacniającego się jednak Bitcoina. Przejdźmy dalej, do kolejnej kryptowaluty, do kolejnego projektu, czyli do Litecoina. Litecoin w relacji do Bitcoina faktycznie traci na wartości. W tym konkretnym przypadku dziś obserwujemy 5. sesję spadkową z rzędu i podobnie jak na notowaniach Ripple, tak również na notowaniach Litecoina, te ostatnie wzrosty, które obserwowaliśmy, też nie zakończyły się w jakimś nieokreślonym miejscu. One zakończyły się dokładnie na wysokości technicznego poziomu oporu. Jest to poziom, który w przeszłości był testowany najpierw jako wsparcie, później mieliśmy testy jako opór, znowu jako wsparcie. No i w ostatnim czasie, pod koniec lipca tak naprawdę, poziom został przetestowany po raz kolejny jako opór. Mówię tutaj o wysokości 0,01 Bitcoina. I tak naprawdę pojawiła nam się tutaj bardzo ładna reakcja podażowa. Pierwsze reakcje podażowe pojawiały się już z początkiem drugiej połowy lipca, natomiast finalnie dopiero przełom lipiec-sierpień przyniósł tą większą reakcję podażową. Ostatecznie cały opór, cała strefa została odrzucona. Od 5 dni obserwujemy spadki i tak naprawdę wiele wskazuje na to, że ta tendencja będzie w najbliższym czasie kontynuowana. Pozostaje tylko pytanie, dokąd te spadki mogłyby dotrzeć. I analizując sobie obecną sytuację z lewej strony wykresu, czyli tutaj to, co działo się w drugiej połowie ubiegłego roku, czy z początkiem bieżącego roku, zauważymy, że niezwykle ciężko byłoby wyznaczyć jakieś istotne poziomy wsparcia. Mieliśmy taki poziom w wysokości 0,0085. To był poziom, który w przeszłości był testowany najpierw jako opór, znowu jako opór, trzeci, czwarty, piąty raz jako opór. Po pokonaniu był przetestowany również jako wsparcie, natomiast w ostatnim czasie to jest poziom, który już nie jest dla rynku tak istotny, czyli jesteśmy w stanie tu zaobserwować, że jeżeli od pierwszego testu do drugiego, trzeciego, czwartego, piątego testu tego samego poziomu mija krótki okres czasu,
to faktycznie ten poziom jest przez rynek respektowany. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o jakimś odcinku półrocznym, no to już to tak ładnie wszystko nie wygląda i poziom, który pół roku temu jeszcze był dla rynku istotny, w chwili obecnej jest przez ten rynek poniekąd lekceważony. Co za tym idzie, jeżeli tylko cena pary Litecoin, Bitcoin osunie się jeszcze troszeczkę, bo w chwili obecnej testujemy poziomy poprzednich dołków, dołków z 16 lipca. Jeżeli i ten poziom zostanie jednak wybity, cena osunie się poniżej, to docelowo moglibyśmy się spodziewać, że notowania tej pary walutowej osuną się w okolice grudniowych dołków, czyli w okolice poziomu 0,0069, bardzo niskie poziomy, ale faktycznie to jest teoretyczny zasięg, techniczny zasięg, na który należałoby zwracać tutaj w tym konkretnym przypadku uwagę. Spójrzmy sobie dalej na notowania EOS-a. EOS-a do Bitcoina, gdzie sytuacja wygląda bardzo, bardzo podobnie, z jedną, jedyną różnicą. Różnicą jest to, że w tym konkretnym przypadku notowania są na jednym z najniższych poziomów, co za tym idzie, nie będziemy w stanie wyznaczyć sobie niższego poziomu wsparcia, jeżeli tylko obecnie testowany poziom, czyli poziom wyznaczony poprzez poprzednie dołki, dołki sprzed tak naprawdę kilku tygodni, tutaj mówimy o drugiej połowie lipca bieżącego roku, jeżeli to wsparcie również zostanie pokonane, a widzimy, że cena EOS-a w stosunku do Bitcoina osłabia nam się już tutaj od 25-26 lipca z małymi przerwami, kilka zielonych świec się pojawiło, natomiast widać, że ogólne nastawienie jest tutaj silnie prospadkowe. Jeżeli ten poziom obecnie testowany również zostanie wybity, to tak naprawdę moglibyśmy się spodziewać, że te spadki w kolejnych dniach, czy może nawet w kolejnych tygodniach będą kontynuowane. Warto jednak zwrócić uwagę, że podobnie jak w przypadku Ripple i podobnie jak w przypadku Litecoina, te spadki nie rozpoczęły się znikąd. One również rozpoczęły się kończąc równocześnie wcześniejsze wzrosty. Wzrosty, które doprowadziły do retestu wcześniej pokonanego wsparcia. Mieliśmy bardzo ładny poziom w wysokości 49 tysięcy satoshi. Poziom, który był testowany w połowie grudnia, w pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku. Następnie był testowany pod koniec czerwca bieżącego roku. Wybicie, pojawienie się korekty wzrostowej, retest tego poziomu, jego odrzucenie i tak naprawdę spadki, które obserwujemy aż po dziś dzień i niewykluczone, że ta tendencja jeszcze w dalszym ciągu będzie kontynuowana. Nawet gdyby w najbliższym czasie pojawiła się jednak reakcja popytowa, czyli gdyby to obecnie testowane wsparcie zostało odrzucone i rynek miałby zyskiwać na wartości, to cena EOS-a do Bitcoina mogłaby wzrosnąć w okolice tego ostatniego wierzchołka, czyli ostatnio pokonanego oporu, i to również nie zmieniłoby ogólnego nastawienia rynku, ono dalej pozostałoby spadkowe. Dlaczego? Dlatego, że rynek znajduje się poniżej istotnego poziomu w dalszym ciągu i nawet gdyby nagle pojawiły się wzrosty do poziomu 49 tysięcy satoshi, to tak naprawdę rynek nie stworzyłby żadnej sekwencji prowzrostowej, stworzyłby jedynie konsolidację, czyli ruch boczny, spadki, wzrosty, spadki. Nawet jeżeli pojawią się ewentualne wzrosty, to to dalej będzie forma konsolidacji, a konsolidacja z czysto technicznego punktu widzenia jest niczym innym jak formą korekty. Co za tym idzie? Jeżeli rynek tworzy korektę, to mamy zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że z tego trendu, że z tej tendencji wybijemy w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. W tym przypadku no nie ma wątpliwości, że ten wcześniejszy impuls był silnie prospadkowy, więc nawet jeżeli tu pojawi się konsolidacja, to i tak w dalszym ciągu będziemy mieli większe prawdopodobieństwo ewentualnego wybicia dołem i dalszych spadków, dalszej wyprzedaży EOS-a. I ostatni projekt, jaki mamy przygotowany na dzisiaj, to są notowania Bitcoin Casha. Bitcoin Casha w relacji do Bitcoina, dlatego że notowania Bitcoin Casha w ostatnim czasie dość spokojnie zyskiwały na wartości. Wzrosty trwały dokładnie od połowy lipca bieżącego roku i jest to niezwykle ciekawe z racji tego, że mimo wcześniejszych spadków, te wzrosty nie zaczęły się od odrzucenia jakiegoś technicznego poziomu wsparcia. Właściwie w tym miejscu nie było żadnego technicznego poziomu wsparcia, po prostu rynek zaczął zyskiwać na wartości, natomiast wzrosty te nie były zbyt silne, nie były zbyt dynamiczne. Poza tym były przeplatane regularnie świecami spadkowymi, co jeszcze bardziej zwolniło dynamikę całego tego ruchu i
sprawiło, że cała ta tendencja jednak przypomina formę korekty. O tym można było już mówić jakiś czas temu. Bardzo ładny impuls, korekta, impuls. I ten ruch niemal od samego początku, przez to, że był taki, nazwijmy to, płaski, też przypominał bardziej formę korekty. Pozostawało tylko pytanie, dokąd ta tendencja dotrze. Ona dotarła w okolice poziomu 0,035, czyli ostatnio pokonanego lokalnego poziomu wsparcia, teraz oczywiście oporu. To był poziom, który testowany był pod koniec czerwca, pod koniec lipca przetestowany został jako opór. Pojawiła się w jego miejscu reakcja podażowa i tak naprawdę od 6 sesji obserwujemy spadki, z jednym wyjątkiem 3 sierpnia, kiedy faktycznie mieliśmy niewielkie wzrosty. Natomiast wydaje się, że ta tendencja spadkowa mogłaby w najbliższym czasie być kontynuowana. I pozostaje tylko pytanie, dokąd te spadki mogłyby dotrzeć, bo jako realne, potencjalne zasięgi wskazywałbym tutaj dwa poziomy. Pierwszy z poziomów to są oczywiście okolice najbliższego wsparcia, czyli tak naprawdę wysokość ostatnich dołków. Poziom 0,02750 mniej więcej, to jest poziom dołków z połowy lipca bieżącego roku. Natomiast gdyby i to wsparcie zostało pokonane, wówczas należałoby się przygotować nawet na możliwość spadków w rejon poziomu 0,024, czyli w rejon poziomów raportowanych po raz ostatni w połowie grudnia ubiegłego roku. To byłby tak chyba jeden z najniższych poziomów wsparcia, który jesteśmy w stanie na tym wykresie wyznaczyć, ale jak najbardziej jest wysoce prawdopodobne, że właśnie w tamte rejony cena Bitcoin Casha się osunie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o to dzisiejsze spotkanie. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział. Przypomnę tylko, że podobne spotkania, podobne analizy będziemy dla Was organizowali wspólnie z giełdą CoinDeal w każdy poniedziałek, w każde poniedziałkowe popołudnie. Także jeżeli analiza Wam się podobała, to śmiało udostępniajcie, dzielcie się tym. Możecie też zostawiać nam wiadomości, czy to w komentarzach na YouTubie, czy to w prywatnych wiadomościach na Facebooku albo mailowo do nas pisać, jakie projekty chcielibyście, żebyśmy dla Was przeanalizowali. My wszystkie te prośby oczywiście weźmiemy pod uwagę i będziemy starali się to, ile będziemy mogli oczywiście przeanalizować. Ja za dziś natomiast bardzo serdecznie dziękuję, życzę samych zyskownych trade'ów i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek. Pozdrawiam serdecznie, Arkadiusz Wiświak.